Oman to egzotyka, to przygoda, to gościnność, to tradycja. W poprzednim odcinku byliśmy na znanym kozim suku, próbowaliśmy znakomitej chałwy, jedliśmy pyszności w malowniczych małych wioskach, ale w tym odcinku jeszcze więcej emocji, spotkań, które zapamiętamy na lata i widoków, których nie da się wyrzucić z głowy. Dzień dobry, z Szabel Szems, 2000 metrów, Taby w Omanie. Poranek jednak nie był aż tak spokojny, jakby to wyglądało. Zostaliśmy zaatakowani. We are being surrounded by goats. Co jak co, ale kozy w Omanie nie są takie nieśmiałe jak na Krecie. Mom, do you really think you will cut this and cook omelette and we will eat? Zaatakowani zostaliśmy nie tylko my, ale też nasi omańscy sąsiedzi, więc trzeba było działać. Dlaczego powinniście przyjechać do Omanu? Omańczycy są bezinteresownie tak przyjacielsko nastawieni do turystów, że naprawdę jest to niesamowite. Kawa od mężusia. Właśnie dostaliśmy od tych gosków, którzy kampingowali się obok nas, cały talerz słodkości. Nasza wędrówka zaczyna się w wiosce Al-Kitain. Tutaj właśnie zaczyna się kultowa trasa W6, czyli tak zwany balkony walk. Ci, którzy mają lęk wysokości, nie będą się tutaj czuli dobrze, ale wszyscy pozostali, którzy doceniają piękne widoki, bo idziecie prawie krawędzią tego kanionu, to jest wędrówka dla nich. Szczyt tego klifu. Wczoraj spaliśmy pod namiotem właśnie tam na górze. A to mamy dzisiaj. This place is impressive. It's crazy. It's amazing. Wiele szlaków pieszych zrobiliśmy w swoim życiu, ale ten należy do ścisłej czołówki. Balkony walk w Omanie, 4 km w jedną stronę, ale robicie tak zwaną pętelkę, także też możecie zatrzymać się w każdym momencie i wrócić. My na razie nie chcemy wracać, bo każdy zakręt to widok na ten wielki kanion omański, który powala na kolana, który zapamiętacie na całe życie. Ta opuszczona wioska to już znak, że doszliście do końca tej trasy. Do tej wioski zabrało mniej więcej 1,5 godziny dojście, ale z bardzo wieloma przystankami na zdjęcie. Teraz czas na wodę, czas na przekąski i wracamy z powrotem. Tym szlakiem można pójść jeszcze dalej, ale już wtedy polecam przewodnika. Palm trees everywhere, water. Shadow. Kawa w takim miejscu nie najgorszy pomysł. Musimy trochę odpocząć, zrelaksować. Jest tutaj chłodno, wieje przyjemny wiaterek. Muezin wzywa do modlitwy. Bajka. Mogę wam powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że Oman to jeden z mniej turystycznych miejsc, jakie odwiedziłam w życiu. I nie zrozumcie mnie źle, oczywiście są tutaj turyści, ale mam wrażenie, że nic nie jest robione specjalnie pod nich. Świetne miejsce na objazdówkę. Happy to see somebody here. Shukran. Misfat to wioska z fantastyczną lokalizacją, w której warto się zatrzymać. Możecie tutaj zrobić sobie bardzo przyjemny spacer dookoła wioski z nieziemskimi widokami. Palma daktylowa jest drzewem życia. Dla wszystkich mieszkańców Bliskiego Wschodu jest niesamowitym symbolem również. 15 daktyli w ciągu dnia, a pokryte jest całe zapotrzebowanie wasze na wszelkie witaminy i sole mineralne.
Yalla, yalla habibi. 82% powierzchni kraju to nieużytki, czyli góry, kaniony i również pustynia, która obejmuje dużą część kraju. Tutaj na pustyni znajdziecie fantastyczne hotele, znajdziecie kempingi, gdzie możecie spędzić noc i naprawdę fajnie było jedną z tych nocy urlopowych w Omanie spędzić pod gwiazdami na pustyni. Niezapomniane przeżycie. To jedna z gorszych rzeczy, jakie w życiu jadłam. Woda, zimna woda. Mnóstwo cebuli, rdzone kawałki, bardzo słone ryby. Ja nie jestem wybredna, ale jem teraz ryż z keczupem. Niam, 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 niam. Niestety nie pamiętam nazwy tej zupy, ale podejrzewam, że to przysmak kuchni z Pakistanu lub Bangladeszu. Jeżeli znacie tą zupę, dajcie znać w komentarzach. Z pustynią zawsze związane są oazy, a na takie w Omanie wyglądają wadi. Wadi to wypełnione wodą doliny, które dają wytchnienie w upalne, gorące dni. We are in Wadi Bani. Możecie tutaj wskoczyć do wody, odpocząć w cieniu palmy. Here that's easy thing, some fispa. Przeszłość Omanu zaowocowała i sprzyjała w budowaniu takich fortyfikacji, jakie widzicie za mną. Zresztą cały Oman, oprócz kadzidła, oprócz daktyli, oprócz facetów z dżelabijach, to właśnie fortyfikacje. Zresztą nie brakuje ich na terenie całego kraju, bo jest ich ponad 1000. Twierdza Bahla jest jedną z najstarszych w Omanie. Została zbudowana, jej początki sięgają 500 lat przed naszą erą. Kiedy sytuacja polityczna w Omanie bardzo się ustabilizowała, twierdze popadały w ruinę. Ta była odrestaurowana w latach 90. Zobaczycie zresztą za chwilę. Zaraz po wejściu płacicie tutaj jedynie pół riala. Twierdza Bahla to istny labirynt małych komnat, meczetów, tajemnych przejść. Pełna jest również ślepych zaułków, gdzie wrogowie mieli wpaść i zostać zaskoczeni przez właścicieli twierdzy. Naprawdę czujemy się jak dzieciaki, gubiąc i odnajdując ludzi i turystów prawie w ogóle. Także mamy cały fort dla siebie. Rzeczą, którą fajnie przywieźć, taką nie tylko jako pamiątkę, ale rzecz praktyczną, to syrop z daktyli, oczywiście oprócz samych daktyli. Natomiast w przeszłości z tych twierdz oblewano wrogów gorącym syropem z daktyli. Naprawdę obowiązkowe miejsce. Przyjedźcie tutaj. Nie wiem, ile już krążymy. Babyku, how much time we spend here? 2 hours? Krążąc po pustych pomieszczeniach. A mamy ogromną radochę. Sok z mango. Krótka wizyta na suku i jedziemy dalej. Są dni i są ranki, kiedy czujecie się bardzo szczęśliwi. I ten do takich należy. Ale po kolei. Kolejny poranek w Omanie, 40 km na południe od Sur. Tysiące żółwi przypływa tutaj składać jaja. Czytałam, że najlepszy okres do obserwacji żółwi to do października. My jesteśmy pod koniec grudnia i są tutaj tysiące śladów bytności żółwi, i dużych, i małych. Tak jak na przykład te jamy, gdzie żółwie składają jaja, jeszcze widzicie w środku pozostałości po skorupkach. Czyli musiały niedawno się wykluć. Cała ta plaża wygląda, jakby spadła tutaj lawina bomb. Jest jeden lej obok drugiego. W każdym praktycznie pozostałości po jajkach albo ślady dużych żółwi, które przychodzą tutaj na plażę, żeby jaja złożyć. Niesamowite doświadczenie. Również widzieliśmy ten świecący plankton. Plaże wyglądały tak, jakby były przystrojone drzewkami świątecznymi. Po drugie, widzieliśmy na plaży 2 duże żółwie. Po trzecie, widzieliśmy również małe żółwiki. Almost there.
do chwili obecnej zastanawiamy się, jak radzą sobie nasze żółwiki, które widzieliśmy, gdyż tylko 1 na 100 dożywa sędziwego wieku. Zobaczcie, to jest ślad po żółwicy, która przyszła składać jaja i wyszła na ląd. Cały czas mamy jej ślad. Przechodzi przez wiele, wiele innych gniazd, dosyć daleko od brzegu. I tutaj mamy ogromny dół, gdzie złożyła jaja. Po bardzo ekscytującej nocy i poranku w Ras Al Hat, tam gdzie widzieliśmy żółwiki, jesteśmy w Sur. Warto tutaj się zatrzymać. Piękne fortyfikacje z tego, co widzimy na pierwszy rzut oka. Sur to centrum rybołówstwa, to również łodzie. Wytwarzane tradycyjną metodą. Warto w porcie poprzyglądać się pracy rzemieślników. Zobaczyłam te drzwi, które leżą tutaj na śmietniku i przypomniało mi się, że identyczne widziałam w stolicy Zanzibaru. I nic z tym dziwnego, gdyż Zanzibar przez lata, tak jak wybrzeże Kenii, Tanzanii, był pod protektoratem Omanu wiele lat temu. Także podobieństwa jak najbardziej mogą się zdarzyć. Do you like Sur? Sur! Prawdopodobnie Omańczycy odkryli kamping, biwakują dosłownie wszędzie. Często widzimy rodziny gdzieś tam na rozłożonym kocu, którzy jedzą lunch, którzy spędzają czas właśnie w taki sposób. My również w dniu dzisiejszym zaplanowaliśmy piknik. W tym celu poszliśmy do dużego supermarketu Lulu, żeby kupić jedzenie na wynos. I idziemy do Wadi, tam zjemy lunch. Bierzemy sobie coś pysznego i w drogę. Przed nami jedna z piękniejszych Wadi. Wadi Shab. Bardzo dużo ludzi, ale tego się też spodziewaliśmy. Gdyż jest to miejsce również bardzo popularne wśród Omańczyków. Dostać się do Wadi Shab. Najpierw musimy wziąć łódkę, ona kosztuje 1 riala za osobę. Płyniemy jakieś 5 minut, przeprawiamy się tylko na drugą stronę rzeki. A następnie godzinka spaceru w raju. Woda w Wadis potrafi podnieść się bardzo niespodziewanie i gwałtownie. Wystarczy odrobina deszczu. Absolutnie nie możecie rozkładać swojego namiotu czy też spać w Wadi, bo jest to bardzo niebezpieczne. Oman naprawdę nie daje nam wytchnienia. Jest to miejsce pełne niespodzianek i nie spodziewałam się aż takich emocji w tym kraju. Słońce nam gdzieś zniknęło, ale nie zapowiada się, że będzie padać. Swimming Wadi Shab. Płyniemy mniej więcej 5 minut do ukrytego wodospadu. Woda w pierwszym momencie zimna, ale teraz nie jest taka zła. Mamy również fisztwa. Rybki tutaj również obgryzają na skórek. Popłyńcie obowiązkowo do tego wodospadu, chociaż nie jest to łatwe. Jeżeli macie problem z pływaniem, to weźcie kapot. Pamiętajcie, że wy też możecie to zrobić, czyli zrobić sobie piknik w takim miejscu jak Wadi Shab. Po pływaniu, po wizycie w wodospadach mamy to. Pycha, humusik, sałatka, jakieś makaroniki. When we finished Wadi Shab yesterday, it was too late to drive from Muscat and set our tent in the beach nearby, as we were planning. So instead we drove to Kuriyat, slept by the beach, and now in the morning we came in the lake park of Kuriyat. It's very beautiful. We'll make our breakfast here. Podczas naszej objazdówki zrobiliśmy 1400 km, jak nam się jeździło po Omanie.
Kultura jazdy na umańskich drogach jest najlepsza, jakiej doświadczyliśmy. Jest sieć wspaniałych, nowoczesnych, bezpłatnych autostrad. Benzyna nie bezpłatna, ale kosztuje w przeliczeniu 2 zł za litr. Very comfortable, very easy. The roads are good, the drives are very good. Not so much traffic. So you recommend to rent a car? Yes, definitely. Po wizycie na lokalnym suchu wyruszamy już powolutku, niestety, w kierunku stolicy Omanu. Miała chronić mieszkańców tego miasta zarówno przed wrogiem od strony morza, jak i pandur. I spełniała swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. Maskat został założony w 1515 roku przez Portugalczyków. Teraz jest wciśnięty pomiędzy góry, które otaczają tą stolicę. Wygląda malowniczo, romantycznie. Czyste, bardzo takie ułożone miasto, bardzo bezpieczne również. Znajdziecie tutaj mnóstwo przepięknych, fajnych zakątków, restauracyjek. Nie jest ono drogie, tak jak zresztą cały Oman, bo za hotele tutaj pierwszą noc, którą spędziliśmy w takim czterogwiazdkowym, bardzo luksusowym hotelu, zapłaciliśmy 30 euro. Teraz mieszkamy w takich mniejszych apartamentach, płacimy 15 euro za noc, za dwuosobowy pokój. Omańczycy ciągle mogą mieć 4 żony, ale pamiętajcie, że nie jest to wcale takie łatwe ani zabawne. Niektórym z jedną trudno wytrzymać. Natomiast wszystkie te żony muszą być traktowane w taki sam sposób, również pod względem finansowym. Za mną pałac sułtana, dynastii, która panuje już od kilku stuleci i robi swoją robotę bardzo dobrze, gdyż ludzie kochają naprawdę swoich władców tutaj. Sułtan Kabus, który rządził krajem przez 50 lat, wyprowadził Oman z takiego starożytnego wręcz sułtanatu w nowoczesne i bardzo dobrze funkcjonujące państwo, bardzo stabilnej sytuacji gospodarczej. Nazywany jest bardzo często Szwajcarią krajów arabskich. Jest takim negocjatorem pomiędzy krajami arabskimi a światem zewnętrznym. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i odwiedźcie Oman, póki nie stanie się najbardziej popularnym kierunkiem w naszym kraju. Dzięki za oglądanie!